Co do w ogóle roli programisty, wydaje mi się, że znikną, mogę się mylić. Czy Kluczbork to polska stolica jaj? My Bielika nie cenzurujemy, bo uważamy, że to jest trochę ogłupianie modelu. Czy, no, nazwijmy to, rząd was wspiera? Czy rząd w ogóle w Polsce odpowiednio dużo też dużo inwestuje, odpowiednio dużo robi? Za 5 lat tych rodowitych poznaniaków może nie być, którzy znają gwarę, a ten Bielik, nawet jeśli w 80% tylko powie tą gwarą poznańską, to jednak ją zachowa. Dokładnie. Jakie właśnie macie plany dotyczące rozwoju Bielika? Czy on będzie komercjalizowany? Czy chcecie prowadzić modele multimodalne może? Czy tego na razie nie planujecie? Nie jest źle, ale rzeczywiście fajnie by było dogonić Francję w tym obszarze. Tak? To używamy low-codu, no-codu po to, żeby skupić się bardzo często na wartościach biznesowych, a nie na tej całej otoczce. Cześć, witam bardzo serdecznie, z tej strony Kamil Tarczyński, witam Was w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku naszego podcastu Tomorrow Minds. Dzisiaj mamy bardzo specjalnego gościa, naszym gościem jest Sebastian Kondracki, który jest Chief Innovation Officerem w firmie Devinti, jest również członkiem Rady Programowej, Rady Roboczej przy KPRM. Sebastian jest ekspertem w dziedzinie hiperautomatyzacji, RPA oraz sztucznej inteligencji. Jest również współtwórcą naszego polskiego modelu SML albo LLM, przepraszam, SLM albo LLM. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, czy bardziej to jest mały, czy duży model językowy. Sebastianie, witam Cię bardzo serdecznie. Jak mógłbyś o sobie w dwóch słowach? No chyba wszystko właśnie rzeczywiście powiedziałeś, ale jestem pracownikiem w ogóle Devinti, czyli Innovation Officerem, czy zajmuję się innowacjami, ale rzeczywiście tym najważniejszym tym czynnikiem jest sztuczna inteligencja i szeroko rozumiana sztuczna inteligencja. Ja na początku zajmowałem się głównie systemami związanymi z komunikacją z klientem, taką tekstową, i stąd te przetwarzanie języka naturalnego było cały czas. Wraz z rozwojem w ogóle architektury transformer i dużych modeli językowej, to dla mnie było naturalne, żeby z tego klasycznej sztucznej inteligencji, bym powiedział, takiej właśnie maszynowej, przejść na duże modele językowe i w niej się troszeczkę poruszam. Jeszcze oprócz w ogóle modeli językowych, właśnie też ten e-commerce jest dla mnie takim bardzo ważnym elementem. No właśnie, a propos tego e-commerce, to ty napisałeś też książkę Python i AI dla e-commerce, prawda? Tak, to jest taka książka, która z jednej strony pokazuje od podstaw, jak zacząć przygodę w ogóle z Pythonem, ze sztuczną inteligencją właśnie w obszarze e-commerce, i takie przelane troszeczkę tego doświadczenia, które gdzieś tam przez lata zbudowałem przy pracy z mniejszymi lub większymi e-sklepami. Super, super, dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, takie pierwsze słowo na rozgrzewkę, pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Czy Kluczbork to polska stolica AI? Bo ty pochodzisz stamtąd również współtwórca OpenAI. Pytanie, tam może się odbywały jakieś tajne, specjalne zajęcia dla młodzieży a propos sztucznej inteligencji. Widzę, dobrze się przygotowałeś. Tak, rzeczywiście pochodzę z Kluczborka. I Wojtek Zaręba, a bardziej powinienem powiedzieć pan Wojtek Zaręba, ponieważ nigdy nie spotkałem się z nim, nie spotkałem się prywatnie, więc jest też z Kluczborka, więc myślę, że jeśli byśmy nazwali stolicą Polski, to tylko wyłącznie z jego powodu. Nie spotkaliśmy się, dlaczego? Ponieważ no jest troszkę różnica wieku, to znaczy jest on dużo młodszy i kiedy najprawdopodobniej on już zaczął, bym powiedział, w jakiejś społeczności działać, to ja już wyemigrowałem na studia i stąd chyba nigdy nie spotkałem pana Wojtka. Natomiast chyba nic specjalnego, znaczy nie, źle to teraz mówię, bo Kluczbork kocham i w ogóle chciałbym kiedyś wrócić, ale wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o sam Kluczbork, ale rzeczywiście o Polskę, o sposób edukacji młodych osób, o mocniejsze trochę postawienie na
przedmioty ścisłe mogą, może tu mieć znaczenie. Natomiast sam Kluczbork jest po prostu przyjemnym miejscem i w tym przyjemnym miejscu może czasami właśnie można lepiej konsumować tą wiedzę i tym samym gdzieś w karierze, bo to nie tylko Wojtek, coś właśnie w obszarze IT czy sztucznej inteligencji zdziałać. Super, Sebastianie, to tak jest. Dziękuję Ci bardzo za tą wyczerpującą odpowiedź. Powiedz mi w takim może razie coś więcej o projekcie Spichlerz. Jak tam działacie, jaki tam miałeś tam swój udział, jaki masz swój udział, jak to dokładnie wygląda i jak to się wszystko zaczęło w ogóle, bo to może być ciekawa historia. Ile mamy czasu? Bo będzie długo. Będzie długo. No, wszystko zaczęło się właśnie, kiedy promowałem swoją książkę. Kiedy promowałem swoją książkę i byłem zapraszany do różnych polskich podcastów o sztucznej inteligencji, to byłem u takiego podcastera, który się nazywa Nieliniowy, a bardziej nie nazywa się Michał Dulemba, ale jego podcast nazywa się Nieliniowy. Pozdrawiamy i zachęcamy oczywiście do odwiedzenia. Tak jest. I on właśnie podczas właśnie rozmów o sztucznej inteligencji, innowacjach, na koniec rzucił taką uwagę, bo to było tydzień po premierze modelu Bloom. Model Bloom to jest taki już, bym powiedział, stary projekt. Znaczy stary, on może ma 2 lata, natomiast w świecie AI to już jest tak, naprawdę... to już jest bardzo długo. Jak jeden wiek. Więc pojawił się wtedy model Bloom, ale on miał być odpowiedzią taką na OpenAI-owe modele europejską. Go stworzył takie konsorcjum Big Science, które właśnie było złożone i z naukowców, i z drugiej strony biznesu europejskiego. I oni stworzyli właśnie model Bloom. I on miał, już teraz nie pamiętam, około 40 chyba języków naturalnych, ale nie miał języka polskiego. No i wtedy Michał rzucił: Sebastian, jeśli ty zajmujesz się innowacjami, jeśli zajmujesz się też generatywną sztuczną inteligencją, to może spraw, żeby ten Bloom miał język polski. Wiesz, coś rzucone w eter, ja nie za bardzo czułem się wtedy i na siłach w ogóle, żeby takie coś zrealizować, ale już zaczęły mi się pojawiać takie problemy biznesowe, ponieważ ja już zacząłem wdrażać pierwsze systemy GenAI-owe, głównie w sektorze bankowym. Może nie wdrażać, ale to były jakieś pierwsze eksperymenty. No i głównym wtedy... No tak jak powiedziałem, Bloom chyba 2022, okay. Trzeba sprawdzić, to był chyba lipiec, sierpień jego premiera i już wtedy mieliśmy problemy właśnie, że modele zamknięte jak OpenAI, właśnie była tylko chmura prywatna, publiczna, przepraszam, dopiero się pojawiała chmura prywatna, ale ona miała dużo problemów z wydajnością, trochę te modele były, trochę bym powiedział, może nie przestarzałe, ale z jakimś czasem po publikacji na OpenAI-u, więc to wszystko powodowało, że jednak rzeczywiście brakowało modelu, które można sobie uruchomić na własnej infrastrukturze, tak? Takim jakby był Bloom, tak? Otwarty, nie poprzez API. No i właśnie wtedy tak trochę połączyłem, że tak powiem, problemy. Z jednej strony ten problem wizerunkowy, że Michał mnie wywołał do tablicy, i z drugiej strony ten biznesowy, takiego braku trochę właśnie modeli open w naszym środowisku. I rzeczywiście zacząłem ten temat rozgryzać. Więc po pierwsze skontaktowałem się z Hugging Face'em, który gdzieś opiekował się tym projektem. Oczywiście mnie odesłali bardziej do działów sprzedaży, więc zacząłem research taki mocniejszy. Chodziłem, zaczepiałem ludzi na LinkedInie, pytałem, robiłem to od dołu, bo góra managementu ze mną nie chciała rozmawiać, więc tak po kolei sobie wyciągałem różne informacje. Co ważne, już wtedy zaczęto mi udostępniać też różne narzędzia, bo to wszystko było na licencji otwartej, więc oni mówili: tak, przygotowywaliśmy na przykład dane do Bluma, tu masz narzędzia, jakich używaliśmy, tutaj masz jakiś dataset, który wytworzyliśmy. No i wtedy zacząłem tak oglądać to wszystko i stwierdziłem: no kurczę, nie jest to trudne, tak? No i właśnie gdzieś podczas tych podróży
Przedstawili mi jest taką, nie wiem, czy to fundacja, czy to stowarzyszenie, też Open Science, to jest Elitera AI, która właśnie tworzyła model GPT Neo. I to był model tylko wyłącznie angielskojęzyczny. On bardzo mały procent był innego języka. Już wtedy twórcy tego modelu powiedzieli: słuchaj, Sebastian, jak zbierzesz 1 terabajt danych, to nie obiecujemy, ale może byśmy rzeczywiście wytrenowali tylko model polski, taki GPT Neo polskie. No i znów dostałem dużo narzędzi, może nie narzędzi, ale informacji właśnie o datasetach. Pamiętajmy, to był czas przed Lamą, przed takim rozkwitem mocnym Hugging Face'a jak teraz, więc teraz każdy tak patrzy, no, jakie narzędzia, jak to wszystko jest dostępne. Wtedy nie było aż tak to dostępne. Gdzieś w czeluściach GitHuba, tak, to w czeluściach GitHuba istniało, ale to trzeba było poszperać. No i wtedy właśnie była taka decyzja, jak mamy zbierać ten 1 terabajt danych, ewidencjonować, no to chcieliśmy podejść do tego tak bardziej profesjonalnie, ponieważ ja pochodzę z biznesu i też pierwsze osoby, które się zaangażowały, to byli najczęściej znajomi z różnych projektów, które tworzyliśmy około właśnie sztucznej inteligencji, więc to byli ludzie z banku, to byli też jacyś osoby, które poznałem na konferencjach, które też były z biznesu i razem zaczęliśmy właśnie tworzyć Spichlerz. Dlaczego tak dziwnie się spiklisz właśnie pisze? Z tego powodu właśnie, że ta pierwszy kontakt miał być z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, które miały nam dać GPU na przykład, więc stwierdziliśmy, że spichlerz, piękna nazwa, bo przechowujemy słowo, a słowo to ziarno, ale z drugiej strony spichlerz w tym zapisie takim polskim będzie bardzo trudno, żeby za granicą powiedzieć. I stąd jest ta nazwa. No i później się okazało, zrobiliśmy też tu nieskromnie dużo właśnie dobrego, że te wszystkie narzędzia, które zobaczyliśmy, podpatrzyliśmy, czy to w Big Science, czy to właśnie w Eliterze, to spróbowaliśmy zrobić lepiej. Już wiedzieliśmy trochę, że zbliża się AI Act, więc chcieliśmy po prostu pod tym kątem to najlepiej przygotować, żeby to było bardzo dobrze opisane, więc u nas każdy zbiór danych ma manifest. W tym manifestie masz zapisane licencje, ale też metryki jakościowe, więc możesz sobie na przykład wytrenować model w takich danych, jakich potrzebujesz. Drugą rzeczą, myśmy jeszcze wtedy nie myśleli tak bardzo mocno o tworzeniu dużego modelu językowego, tylko bardziej myśleliśmy, żeby stworzyć dataset, a później połączyć siły z innymi osobami albo ośrodkami naukowymi. Więc myśmy ten dataset od razu stworzyli z takim bardzo dobrym dostępem, czyli właśnie powstał pakiet w Pythonie, że za pomocą 4-5 linijek można do naszego datasetu mieć dostęp i ściągnąć po prostu w kilka sekund całą Wikipedię w postaci tekstowej i można już zacząć, nie wiem, trenować model, analizować te dane, budować sobie różne rzeczy. Więc też położyliśmy nacisk, oprócz tego AI Acta zbliżającego się, na tą taki szybki dostęp, żeby tu nie było żadnych problemów właśnie, jaki model byś chciał trenować, czy co analizować, to żeby był ten dostęp łatwy. No i właśnie to trochę i trzecią rzeczą, ponieważ potrzebowaliśmy bardzo dużo rąk do pracy, ponieważ no dużo jest, jeszcze raz, my nie generujemy tych danych. To nie jest tak, że my siedzimy, piszemy artykuły na przykład i nagle dane tekstowe. Te dane są otwarte, rozproszone. Myśmy je ewidencjonowali, kategoryzowali, sprawdzali ich licencje, opisywaliśmy. I to była taka praca właśnie, bym powiedział, archiwisty, cyfrowego archiwisty. Dlatego potrzebowaliśmy dużo rąk do pracy, stąd też założyliśmy od pierwszego dnia, że mocno promujemy ten projekt, czyli byliśmy na wszystkich konferencjach związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie mówiliśmy nie, że już mamy coś stworzone, tylko mówimy, mamy taki pomysł, chcemy zrobić coś otwartego. Tak, i tu się okazało, że bardzo dużo wolontariuszy zaczęło do nas dołączać, którzy są z nami do teraz. Teraz już fundacja, bo już musieliśmy przeobrazić się z takiego otwartego projektu
wokół GitHuba być fundacją, ale osób na Discordzie, to nie jest to samo, ale bardzo aktywnych, mamy już ponad 1300 osób. No właśnie, ja nie, no i wtedy... przepraszam, że tutaj małą dygresję zrobię, ale tutaj pojawia się, no właśnie myślę, bardzo ciekawe pytanie, które może i posłużyć biznesowi, ale też innym osobom, które będą chciały realizować podobne projekty, mianowicie jak zarządzać tak rozproszonym zespołem, tak też dużym zespołem, no bo nie dość, że zespół jest rozproszony, nie dość, że właśnie tak jak powiedziałeś, no jest tam dużo wolontariuszy, którzy już nam ponad 1000 osób, no to jeszcze ta praca jest bardzo mocno asynchroniczna, bo to nie jest tak, że pracujecie przy tym projekcie od 8 do 16, od 8 do 16 dopracuje każdy w swojej firmie. Gdzieś tam dopiero po godzinach ma czas wziąć udział w całości. Powiem tak, nie wiem jak się zarządza takim dużym projektem, bo robimy to pierwszy raz i nie mamy też porównania. Właśnie to była następna rzecz, oprócz w ogóle, żeby Bloom zaczął mówić po polsku, albo w ogóle jakikolwiek model po polsku się pojawił, to była taka jakby cel, misja. To drugim celem było też takie właśnie rozruszać trochę środowisko open, tak? Mamy dużo teraz, zwłaszcza kiedy jest AI modne, mamy dużo ekspertów, mamy dużo społeczności, bardzo dużo mamy konferencji, ale mamy bardzo mało otwartych narzędzi, modeli, datasetów, takich czyste pod sztuczną inteligencję. Zanim Spichlerz powstał, ja robiłem taką ewidencję takich narzędzi w obszarze AI. To były trzy. Trzy w Polsce i one jeszcze nie miały dokumentacji. Tak naprawdę one tak pokazywały, że albo ktoś miał super pomysł i stworzył i go porzucił, albo dostał jakiś grant, dotacje unijne, więc gdzieś we wniosku zapisał, trzeba opublikować te narzędzie i opublikował, ale nie dajemy dokumentacji, bo jeszcze ktoś użyje i będzie problem. Więc to był ta rzecz, a uważam, że innowacyjność, oczywiście jest wiele perspektyw, jak można pobudzić taką krajową innowacyjność, ale uważam, że gdzieś którymś czynnikiem jest właśnie taka praca open, dzielenie się, takich trochę, żeby w Polsce powstało więcej Linuxów, MySQLów i innych inicjatyw. I dlatego właśnie też powstał Spichlerz. I czy my potrafimy nią zarządzać teraz z 1300 osób? Nie wiemy, nie mamy trochę porównania. Natomiast tak, nie mamy benchmarków, czy to dobrze idzie. Ja widzę, że dużo moglibyśmy poprawić, ale staramy się bardzo mocno. Natomiast co jest ważne, na początku trzon weterani, można powiedzieć, Spichlerza, to byli głównie IT i później też osoby bardzo mocno zajmujące się sztuczną inteligencją. IT, bo to też byli robotycy, automatycy, czyli osoby, które mają też taką wiedzę, żeby trenować modele. To był ten trzon. Teraz natomiast dołączyło się bardzo dużo osób, analityków biznesowych, project managerów, prawników, i to jest bardzo ważne, mamy świetny zespół prawników, którzy też pracują pro bono, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony budują... Tak, natomiast z drugiej strony budują sobie być może wizerunek, a przede wszystkim doświadczenie, bo to jest, teraz już jest naprawdę ten model, to jest kawał pracy i mówiąc szczerze, nabranie doświadczenia przy właśnie takim monitorowaniu wszystkich regulacji i ustaw i też mapowaniu ich już do prac w takim podczas właśnie prac nad modelem, to jest, uważam, że takie doświadczenie dość ważne i stąd zaczynamy powolutku układać się i ta praca zaczyna wrzeć. Ja czasami też rozmawiam ze społecznością, bo czasami dostajemy takie gdzieś, że trudno jest, tak kolokwialnie powiem, wbić się w jakiś projekt u nas, ale rzeczywiście ja kiedyś rozmawiałem z kolegą, który bardzo mocno był w tej społeczności Linuxowej zaangażowany i on mówi, to trochę praca w takim otwartym projekcie to jest trochę jak randkowanie. Trzeba właśnie trochę poruszać różne tematy, trzeba się wbijać. Czasami trzeba tam jakby ten, jak to się mówi, piórka pokazać swoje, tak, żeby gdzieś dostać się do jakiegoś projektu. A jeśli nie możesz się dostać do projektu, bo na przykład już on mocno jest zaawansowany i czasami trudno w to wejść,
to po prostu stwórz swój własny projekt w naszej infrastrukturze, a my ci pomożemy. I takie rzeczy się dzieją. Więc wydaje mi się, że jakoś sobie radzimy, ale cieszę się, że powstał taki projekt i cieszę się, że wokół teraz Spichlerza powstaje, nie nazwałbym tego konkurencja, ale gdzieś grupa osób patrząc na nas mówi, ok, a może my sobie teraz weźmiemy model medyczny i powstał projekt, który zbiera dane medyczne. My się tym nie zajmujemy, my bardziej ogólnie i tekstowo wchodzimy, a oni już chcą medyczne. Mhm. Też pojawiają się grupy właśnie takie otwarto-biznesowo, które mówią, narzędzia będziemy budować na modelu Bielik. I to jest fantastyczne, że wreszcie gdzieś ten Spichlerz pokazał, że można coś stworzyć. Mhm. I myślę, że teraz ten ruch open, co to by nie było, czy to będzie właśnie open science, open source, czy właśnie open data, to jednak ruszy w Polsce. No właśnie, i tutaj pojawia się pytanie, jak można was wesprzeć, albo jak można dołączyć w ogóle do projektu i czy można, jak to w ogóle wygląda? Tylko ja sobie teraz przypomniałem, że tak długo rozmawialiśmy, a ja odpowiadałem na dygresję, że ja nie dokończyłem historii Bielika, więc ale może połączę te dwie rzeczy, bo już zaczynamy się... Tak jest. Więc będę tak mówił trochę, jak nas można wesprzeć i jeszcze tą historię dokończę. Kiedy już rzeczywiście nazbieraliśmy 1 terabajt danych, no to właśnie zaczęło być tutaj pytanie, kto nam to wytrenuje. No i rzeczywiście rozmawialiśmy z zagranicznymi ośrodkami, ale całe szczęście na naszej drodze pojawił się Cyfronet. Fantastyczny zespół, fantastyczne superkomputery, bo Cyfronet to jest polski ośrodek naukowy przy AGH, który opiekuje się superkomputerami. Ja już z Markiem Magrysiem, który jest chyba wicedyrektorem Cyfronetu, ja już wiem, co to jest definicja superkomputerów. Superkomputery to są takie, które nie można na kolanach położyć. Więc ta definicja jest fajna, ale tak naprawdę to są naprawdę ogromne komputery z tysiącami procesorów, ogromnymi ilościami pamięci i właśnie Cyfronet budował nowy model wtedy, już był na ukończeniu Helios, który był właśnie dedykowany do obliczeń już sztucznej inteligencji, bo on miał z pamięci, mam nadzieję, że Marek i Cyfronet mnie tutaj wybaczą, 440 chyba kart GPU, okay, które wiecie, graficznych, które kochają. Tak. I oni to właśnie byli na końcówce takiego wygrzewania, testowania, no i jakby stwierdzili, nie ma nic piękniejszego niż nie dość, że wygrzać go jakimś dobrym zadaniem, na przykład trenowaniem modelu językowego, a jeszcze wspólnie gdzieś no, wyciągnąć jakąś wiedzę, tak? Razem stworzyć takie kompetencje do trenowania później modeli, niezależnie czy naukowych, czy biznesowych, bo też Cyfronet realizuje też projekty oprócz naukowych, też czasami biznesowe. No i tak pojawiliśmy się z tym naszymi danymi na superkomputerach i stworzony został Bielik. Ale właśnie, zanim on został stworzony, to zauważyliśmy, że tych modeli trochę się pojawia, bo Llama rozpoczęło taką po prostu jakby lawinę dostrajania modeli, czyli ktoś może sobie wziąć Llamę czy architekturę całą, bo Llama jest właśnie też otwarta i dostroić do swoich danych, lub też na tej architekturze całkowicie stworzyć od podstaw jakiś model. No i to ruszyła taka lawina, tylko bardzo dużo osób zaczęło trenować te modele. Je trudno było zweryfikować, na ile ich jest jakość. No były jakieś, bym powiedział, parametry na przykład, że tutaj jest tyle i tyle miliardów parametrów. Ludzie opisywali, jak trwał trening albo na jakich zestawach danych on był trenowany, świetnie, ale brakowało takich bardzo dużo zadań. Tak. I teraz pojawiły się zadania albo benchmarki, procedury testowe, ale uwaga, one były głównie oparte na języku angielskim. Teraz jeśli myśmy właśnie rozpoczynali pracę
z modelem, który wyłącznie pracuje na języku polskim, może nie wyłącznie, ale jego tym takim ojczystym językiem jest język polski, to potrzebowaliśmy całego procesu testowego, benchmarkowego w języku polskim. I zanim jeszcze Bielik się pojawił, właśnie stworzyliśmy wiele narzędzi, które pomagają nam testować Bielika, ale nie tylko, bo dzięki tym narzędziom możecie zobaczyć sobie, może nie chcecie Bielika, na przykład, nie wiem, wasza organizacja lub firma jednak woli, nie wiem, czy Mistrala, czy Lamę, czy jeszcze jakiś inny otwarty model i możecie sobie porównać te wszystkie modele łącznie z Bielikiem, jak one sobie radzą na przykład w specyficznych zadaniach w języku albo w jakichś hybrydach, czyli na przykład pół zadań w języku angielskim, polskim i sobie dobrać ten najlepszy model do waszej infrastruktury, do waszych potrzeb. Więc powstało właśnie kilka narzędzi i teraz to jest najważniejsze, że jakby bardzo potrzebujemy czasami tych operatorów tych narzędzi, czyli z jednej strony te osób, które nam będą tworzyć nowe testy, już bardzo specjalizowane, dam zaraz przykład, i z drugiej strony używać tych narzędzi, jak na przykład Arena, zaraz wyjaśnię jak, i też nam dawać pewien zestaw wiedzy, który będzie potrzebny do tworzenia nowego modelu. No ale dobrze, testy. Mamy kilka testów. Po pierwsze mamy taki leaderboard, na którym są takie standardowe testy z różnych ośrodków naukowych, innych inicjatyw społecznych, głównie oparte albo na prostych testach takich z przetwarzaniem języka naturalnego, czyli na przykład streść, jakiś tekst, tak? Albo czasami wiedzowe są, że na przykład coś ala jak 1 z 10, tak? Są różne pytania i jest ABCD i model musi w ogóle odpowiedzieć, kto był pierwszym królem Polski na przykład, takie podchwytliwe pytanie. Albo w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. I wtedy takie standardowe, proste testy dają nam jakiś ogląd, jak sprawny jest dany model. I myśmy takie zestawy właśnie stworzyli na podstawie testów, które gdzieś były w internecie polskich, do których były licencje i mogliśmy użyć. Następnie jest taki następny test, to jest Empty Bench. To jest taki test, angielskojęzyczne to są testy, dwuetapowe, na przykład, nie wiem, napisz rozprawkę o wakacjach na Hawajach, a następnie w drugim kroku zmień tak, żeby, nie wiem, pierwsze zdanie zaczynało się od literki C. Szczeliłem, nawet nie wiem, czy takie jest zadanie, ale chodzi o dwuetapowo, generatywność, a później jakieś coś mocniejszego. I uwaga, Tak. I uwaga, i to w różnych kategoriach może być właśnie tworzenie tekstów, odgrywanie ról, wnioskowanie. I tutaj sędzią jest zamknięty model, taki staramy się wybierać tego sędziego najmocniejszy na świecie, czyli na przykład GPT-4. I on sobie wszystkie odpowiedzi od tych modeli testowanych i je ocenia i później pokazuje, który jest lepszy, który jest gorszy. No i tu jest właśnie pierwsza rzecz naszej społeczności, że ona musiała spolonizować te testy, czyli tam nie rozprawka o Hawajach, ale na przykład rozprawka o wakacjach na Mazurach, nie odgrywanie roli Ediego Marfiego, tylko odgrywanie roli na przykład Maćka Sztura i tak dalej, i tak dalej. Więc po to, żeby właśnie pokazać, jak polskie modele na polskich zbiorach sobie radzą i znają te niuanse, nie wiem, językowe, kulturowe. I taki Empty Bench powstał i właśnie on był stworzony już przez, może nie stworzony, spolonizowany przez naszą społeczność. I teraz następne testy już robiliśmy takie, że już nie polonizowaliśmy, ale sami tworzyliśmy. Więc kilka osób z naszej społeczności na przykład stworzyły bardzo trudne teksty z sarkazmem, ironią, związkami frazeologicznymi, które znów... To jest dużo niuansowość tego, co tam się de facto kryje w tym zdaniu. Tak. No na przykład przy waszych odsetkach to tylko chleb i margaryna imponujące, tak? No i tu jak klasyczny na przykład machine learning, no to już zacznie, bo jest słowo imponujące, czyli sarkazm, czyli chyba dobrze, chyba dobrze. Chleb i margaryna to takie neutralne, no jakby
Nic tu nie widać złego. To jednak my, żyjąc w Polsce, wiemy, że jest takie powiedzenie tylko chleb i margaryna, co oznacza, że jest biednie, jest słabo. Więc to pokazuje, że właśnie, oczywiście to był taki przykład mój bardzo naiwny, bo ten zestaw danych i testów to był taki naprawdę już bardzo, bardzo dobry i właśnie, żeby coś było bardzo trudne, tłumaczalne, idiomy różne na inne języki. I to już powstał całkowicie ten test w naszym zespole. I właśnie zapraszam osoby, które czasami mogą mieć wiedzę taką dziedzinową, tak, które mogą stworzyć taki test. I to mogą być różne testy. Może być, nie wiem, z tradycji, z gwary, z polskich potraw. To nie jest powiedziane, że od razu, jak stworzymy taki test, to Bielik tam będzie numer jeden na przykład, albo w ogóle zdeklasuje wszystkich. On może być, nie wiem, trzy punkciki lepszy, ale jak stworzymy taki test, to nasz zespół trenujący, kiedy będzie planował wersję 3.0, może powiedzieć, ok, naszym celem jest, żeby w tym teście no być lepiej, pobić wszystkich albo na przykład zdeklasować. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale chyba tak. I tu już zapraszam osoby i tu zauważ, to nie muszą być osoby deep techowe. To mogą być osoby właśnie z obszaru jakiejś automatyzacji, robotyzacji, programiści, to mogą być lingwiści, humaniści, tak, bo taki mogą ten, to mogą być takie społeczności lokalne, to może być właśnie no-code, tak, specjaliści, którzy gdzieś sobie realizują i widzą i taki zestaw danych naprawdę mogą nawet w swoim środowisku, bym powiedział, pracy Wydaje się stworzyć. Też, że to jest I ostatnia rzecz. Z osobami technicznymi jest wręcz niezbędna, jeżeli właśnie chcemy zobaczyć, jak zespół sobie właśnie radzi na przykład z językiem, składnią języka, z historią, z jakimiś niuansami biologicznymi czy tego typu rzeczami, no bo gdzieś ta wiedza jest od tych ludzi, humanistów, też po prostu potrzebna jest zwyczajnie w świecie. Tak, i teraz zauważ, że też dane są rozproszone i na przykład, nie wiem, ministerstwo ogłasza, nie wiem, pytania egzaminacyjne z jakiegoś, nie wiem, na egzamin adwokacki albo albo, nie wiem, na jakiegoś osoby, które wycenia jakieś nieruchomości, cokolwiek. Wtedy można nawet właśnie narzędziami low-code'owymi, no-code'owymi albo jakimś skryptami automatyzującymi pobrać takiego PDF-a, przetworzyć go i go zamienić na przykład na taki test. Po prostu test w jakimś pliku CSV, JSON czy XML. Więc to mogą być też świetne zadania takie rozwijające, kiedy na przykład jesteś absolwentem jakiegoś kierunku, chcesz się specjalizować w czymś, nie masz jeszcze doświadczenia, to taki spichlerz może być taką dobrym też takim startem. I ja sobie tam liczę osoby, które dzięki spichlerzowi z jakiegoś stanowiska zmienili całkowicie na inne, bo nabrali tego doświadczenia w spichlerze. No i ostatnia pomoc taka, a może dwie ostatnie, to już jest Arena. Arena jest bardzo ciekawym narzędziem, bo wpisujesz prompta, więc już jest fajne narzędzie, że możesz sobie poćwiczyć promptowanie takie do dużych modeli językowych. I wpisujesz sobie prompta, też masz tam wskazówki, jak pisać prompty. No i dobra, piszesz sobie prompta, na przykład wygeneruj mi bajkę o GitHubie albo o low lub no kodzie, prawda? I on ci wylosuje dwa modele, wygenerują ci oni tą bajkę, ale nie pokaże ci, który model, jakie nazwy są modelu, więc ty widzisz dwie odpowiedzi i możesz wybrać, która jest lepsza, albo że obie są słabe, albo że jest remis i dopiero po wskazaniu, która jest odpowiedź lepsza, to wtedy ujawniają ci się modele. I wtedy z jednej strony nauczyłeś się promptować, albo sobie podnosisz właśnie skilla. Dwa, już widzisz, bo po godzinie takich walk na arenie już zaczynasz widzieć swojego faworyta, tak, bo ci się nagle powtarzają, kurczę, ten Bielik rzeczywiście dobrze generuje, albo na przykład może być, że Lama ci się bardziej podoba, albo jakiś inny model. I jeszcze na samym końcu to wszystko idzie na wyniki, na ranking tych modeli. Tam jest taki algorytm ELO, jak w szachach. Jeśli model wygra,
z dużo lepszym modelem, to więcej punktów dostaje. Jeśli przegra z gorszym modelem, to mu odejmowane. No, taki bardzo fajny ranking w rozgrywkach szachowych wykorzystywany. I to pokazuje też moc różnych modeli. No i tam bielik jest dość wysoko, ale pamiętajmy, bo tutaj zaraz odezwą się, że to ja tylko pewnie nieobiektywny i tak dalej. Nie, tam ludzie wiedzą, że po polsku wpisują te prompty, są to zadania polskie, więc ten bielik sobie lepiej radzi. Myślę, że jakbyśmy dawali mu angielskie lub jakieś inne, albo w ogóle proces tłumaczenia, to myślę, że są modele, które mają większą liczbą parametrów i lepiej sobie poradzą. No i ostatni jest nasz czat, czat bielikowy, chat.bielik.ai. Tylko tu trzeba pamiętać, że ten czat jest inny niż ten czat GPT, bo czat GPT jest usługą, płatną usługą, gdzie ty możesz sobie po prostu go używać do pracy, nauki i powiedzieć, wygeneruj mi strategię na przykład dzisiejszego podcastu albo scenariusz, on ci wygeneruje i ty możesz go wykorzystać. Nasz bielik natomiast jest usługą, którą bardziej nam robisz dobrze, a nie my tobie, niezależnie jakby to zabrzmiało. To znaczy, męczcie tego bielika, nawet próbujcie go po prostu okiwać, zrobić, żeby on źle odpowiedział i ocencie tą odpowiedź. Czyli jeśli go rzeczywiście wpędzicie w ten przysłowiowy kozi róg, to napiszcie, że źle i napiszcie, co wam się nie podoba, bo to jest bardziej, żeby pokazać jego zalety czasami, wady, żebyś ty wiedział, okej, ja mogę sobie go użyć w firmie, bo ja sobie sprawdziłem wszystko, co jednak choćby z podcastem świetnie to generuje, no słabiej sobie radzi na przykład w angielskojęzycznych tekstach, ale ja na przykład nie potrzebuję angielskojęzycznych, bo rozmawiam z gośćmi po polsku. Więc to ma pokazać czasami wady, zalety i żebyś się zastanowił, czy warto go użyć w twojej organizacji, albo jeśli chcesz go po prostu właśnie dołożyć taką cegiełkę do naszych prac, to go męcz po prostu, zadawaj mu trudne pytanie i oceniaj go. Monitorujecie i sprawdzacie i bierzecie to po prostu jako przyszłe dane tak. Do trenowania kolejnego modelu. Tak, tak, bo my jesteśmy modelem właśnie, zacząłeś od tego, małym modelem, SLM-em, tak? SLM-y to są małe modele językowe, które mają w okolicach 10 miliardów parametrów. Te parametry to jest trochę taka jak moc, pojemność silnika. Ona trochę mówi o mocy samochodu, tak? Jak masz tam 3 litry, 5 litrów samochodu, to ja nieraz wiem, masz że super przyspieszenie. Samochodu nieraz. Nie składa się tylko silnik, tylko właśnie też kilka innych parametrów. Dokładnie. I tak samo jest SLM-y. To jest taki mały samochód, który ma, nie wiem, 1,0 pojemność, ale możesz sobie tam wtrysk domontować i już tam sobie zwiększysz jego ten, a mało tego, ty potrzebujesz samochód, żeby przewodzić rodzinę 2 plus 1 i nie na dłuższe trasy, więc po co kupować oprócz tego elementu ekskluzywnego silnik 5.0, który ci tam na 7 osób na przykład SUV ogromny czy cokolwiek. Tak. Tak, i to są modele kompaktowe, SLM-y, bo te definicje są bardzo też płynne, one dopiero się tworzą, więc to są takie modele właśnie mniejsze, ale na przykład w jednym języku, albo tak jak Bielik ma dwa języki, polski i angielski, on zna inne języki, ale zna na poziomie takim przetłumaczyć ci, fantastycznie to zrobić, ale żeby już niuanse językowe. Więc jeśli raz na jakiś czas ci się zdarzy czeski klient, to on sobie ten czeski zrozumie na przykład, ale żeby była jasność, scenariusz jakiegoś filmu w języku czeskim będzie bardzo słaba na przykład, albo jakieś niuanse czeskie językowe, idiomy. Więc to są SLM-y. I ja nieraz porównuję SLM-y właśnie też, że OpenAI i duże modele językowe, albo inni dostawcy, którzy tworzą właśnie duże modele językowe powyżej 10 miliardów parametrów, chociaż pierwsze GPT, to znaczy nie pierwsze, tylko 3,5 GPT miało 170 chyba bodajże 6 miliardów parametrów, czyli patrzmy jaka różnica między Bielikiem, który ma właśnie 11 miliardów parametrów. Teraz już OpenAI nie pokazuje tej liczby parametrów, ale na przykład Llama się pojawiła, taka największa, która ma 405 miliardów parametrów. I teraz no, ta duża liczba parametrów mówi, że obsługuje bardzo dużo języków, obsługuje bardzo duże, nie wiem, styli,
różnych elementów, ma też jakąś wiedzę gdzieś tam zarchiwizowaną, większą niż Bielik, ale Bielik te 11 miliardów parametrów na pewno wystarcza w biznesowych takich przypadkach. Oczywiście czasami twój biznes może być specyficzny, na przykład jesteś w jakichś mediach i potrzebujesz naprawdę specyficznego stylu, to wtedy możesz dostroić tego LLM-a, czyli możesz sobie pobrać na swoją infrastrukturę, dostroić go do swoich tekstów, tak żeby on rozmawiał w takim stylu i dalej go mieć zamkniętego. I jeszcze jest ostatnia rzecz, dlaczego to jest takie ważne, bo ktoś może powiedzieć, no ale jak ktoś w mediach jest, to przecież może sobie zamknięte używać modele i płacić, to nie ma problemu, ani z opłatą, ani z innymi elementami tutaj. Chodzi przede wszystkim o firmy regulowane, o tajemnicę bankową, tajemnicę lekarską, tajemnicę adwokacką. Znaczy, to nie jest, że Bielik jest bezpieczniejszy niż OpenAI, bo jak ktoś go będzie trzymał pod biurkiem i będzie niezabezpieczony, to też będzie wyciek danych, ale chodzi o to, że niektóre firmy mają taką strategię bezpieczeństwa opartą, że wszystko jest budowane na własnej infrastrukturze albo na przykład ze względów regulacji, że są w jakimś właśnie branży regulowanej lub nawet krytycznej, nie mogą z chmury, nawet prywatnej korzystać, to wtedy ten Bielik, który będzie jeszcze obudowany przez ten dział IT, przez bezpieczeństwo, no może fantastycznie plus się właśnie... może właśnie, tak jak już wspomniałeś wcześniej, robić lepszą niuansowość w języku polskim. Ja tutaj, słuchaj, chciałem się ciebie zapytać, jakie właśnie macie plany dotyczące rozwoju Bielika? Czy on będzie komercjalizowany, czy on nie będzie komercjalizowany? Jak chcecie go rozwijać? Czy chcecie prowadzić modele multimodalne może? Czy tego na razie nie planujecie? Jakbyś mógł się z nami podzielić tymi planami, to byłoby wspaniale. Dobrze. Po pierwsze, Bielik 1.0, który, uwaga, od kwietnia został pobrany 250 tysięcy razy. Cały model, nie tylko, że ktoś tam rozmawiał, tylko cały model pobrany, to też widać, jakie jest zapotrzebowanie na takiego typu modele kompaktowe w Polsce, ale Bielik 1.0, mimo tej popularności, jeszcze małej efektywności, on był na licencji nie do użytku komercyjnego. Dopiero Bielik 2.0, oprócz tego, że poprawiliśmy bardzo jego sprawność, zwłaszcza w tych przypadkach, use case'ach biznesowych, jest już na licencji, że możesz go użyć komercyjnie. Okay. I teraz... Dlaczego to jest takie ważne? Bo myśmy go uruchomili pod koniec sierpnia, początek września, więc niecały miesiąc temu, ponad miesiąc temu, bo można powiedzieć miesiąc i 10 dni, ale my teraz zbieramy dopiero opinie z biznesu, bo ten biznes może go legalnie używać. Następują teraz wdrożenia, one będą trochę trwać, więc taki dokładny plan, co będzie z Bielikiem 3.0, to dopiero jak zaczną spływać nam informacje z tego biznesu, jak zaczniemy się spotykać z inżynierami, z biznesu, z przedsiębiorstw różnych i będziemy zbierać, to będziemy planować, aha, dobra, to trzeba zrobić wersję 2.5 i zrobić to, albo już tak ostro 3.5, 3.0 i Bielik 3 i coś. Czyli de facto czekamy na takie główne use case zastosowań i tak dalej. Tutaj powiem, tak, ale no mamy to. My też Bielika do jednego biznesowego projektu będziemy wykorzystywali, więc też na pewno się tutaj wnioskami podzielimy, jak wypadł na tle, bo będzie porównywany z OpenAI. Dokładnie, więc to jest ten pierwszy element. Ale rzeczywiście nie będziemy teraz czekać, bo wdrożenia jednak w biznesie mają to do tego, że mogą trwać 3, 4, 5, 6 miesięcy, więc to też nie będziemy czekać, więc zaczynamy sobie pracę w tych obszarach, że wiemy gdzieś coś jest do zrobienia lub osiągnięcia. I pierwsze, co chcemy stworzyć, to chcemy zrobić taki mały model strażnika obok Bielika, bo Bielik nie jest cenzurowany. Bielik to, co się nauczył, to się nauczył. Jeśli przeczytał książkę chemiczną i ma wzory wszystkie na wszystkie substancje niedozwolone, tak, to jest wiedza, która jest ogólna. Tak? Nawet na Wikipedii możecie przeczytać proces produkcyjny kokainy na przykład. Tak? My w klasie 8 szkoły podstawowej na chemii też uczyliśmy się wzorów na różne alkohole, tak? Ale to nie oznacza, że od razu pędziliśmy do monopolowego i kupowaliśmy. Więc my Bielika nie cenzurujemy, bo uważamy, że to jest trochę ogłupianie modelu. Ale z drugiej strony
mogą tego bielika użyć, nie wiem, służby specjalne i fajnie, że bielik wie wszystko o substancjach niedozwolonych, ale z drugiej strony chcemy bielika wdrożyć na przykład do szkoły podstawowej, żeby on wspierał na przykład w jakiś sposób edukację. Więc my chcemy zrobić drugi model i taki jest też ogólny trend na rynku, drugi model, który jest strażnikiem. I jeśli ty chcesz go wdrożyć w naprawdę takim bezpiecznym środowisku, to sprawdzasz, co ten uczeń zadaje pytania, czyli uczeń może zadać, kurczę, jak się robi LSD i my od razu ten strażnik powie, nie zadajemy takich pytań bielikowych. I z drugiej strony, jeśli bielik coś, bo uczeń zadał naprawdę bardzo pytanie tak bezpiecznie albo jakimś sposobem trochę oszukał właśnie, niedosłownie napisał o tych narkotykach, to ten strażnik może też odpowiedź bielika zablokować, powiedzieć bieliku, to jest szkoła podstawowa, nie mówimy dzieciom w ogóle. Tak, w ogóle, jakby jak nie pytały. Więc, nie? Więc to jest taki projekt strażnika, który tutaj robimy i chcemy go stworzyć i wtedy rzeczywiście osoby, które chcą bielika bezpiecznie uruchomić, muszą obok sobie uruchomić takiego woźnego jak w szkole, który tam czasami macha palcem. Drugą rzeczą, którą chcemy rozpocząć pracę, bo nie wiem, czy na ile, bo to jeszcze jest, pamiętajmy, trochę trudniejsza sprawa, chcemy zacząć właśnie trochę multimodalne modele, bo analiza obrazu jest bardzo ważna. Nawet te chatboty, które są teraz, to one pracują na tekście, a w biznesie na przykład tego tekstu jest mało. Bardzo często są infografiki, bardzo często są jakieś bardzo skomplikowane tabele, bardzo często są jakieś wykresy. I chcemy takiego multimodala, może nie, ale takiego analizatora obrazu, który zinterpretuje te dane, które tam widzi. I wtedy rzeczywiście ten bielik dostanie takiego powera właśnie już naprawdę w tych takich bardzo mocnym przetwarzaniu na przykład dokumentacji różnej. To może być produktów dokumentacji, to może być biznesowej. Więc chcemy rozpocząć z multimodalem. Dlaczego nie wiemy, jak to się skończy? Rozpoczynamy teraz pracę, bo jednak o ile tekstów na otwartych licencjach jest trochę, to znaczy zawsze za mało, ale jest trochę, to nie wiemy, ile będzie zdjęć z opisami na otwartych licencjach, bo jednak już każdy fotograf tam źródło podaje i to może być bardzo rozproszone. To nie jest, że będzie właśnie jeden portal orzecznictw sądowych i tam będzie 100 tysięcy czy kilka milionów orzecznictw pięknych tekstów. Tu nie ma takiego portalu z milionami zdjęć, ale to też rozmawiamy z różnymi instytucjami, zobaczymy, co się w tym uda. Więc to jest ten drugi projekt. A trzeci projekt, który chcemy robić, nie jest on stricte związany z dużymi modelami językowymi, w ogóle modelami językowymi, ale to jest, chcemy trochę uruchomić właśnie takiego obywatelskiego zbieractwa danych. Okay. Tak? Jest dużo grup osób, na przykład emerytów albo lokalsów. Już pojawił się ten Kluczbork, ja nieraz widzę na Facebooku, są zamknięte grupy mieszkańców Kluczburka i tam jest bardzo dużej wiedzy, bardzo unikalnej, bardzo takiej, która już czasami za chwilę odejdzie w zapomnienie. To mogą być tradycje, to mogą być jakieś lokalne potrawy. To mogą być lokalna społeczność, nie? Dokładnie. I my byśmy chcieli uruchomić już zestaw jakichś narzędzi, aplikacji, które takie właśnie grupy będą mogły używać i z jednej strony będą się dzielić z sobą tymi informacjami, a z drugiej strony może archiwizować je w postaci jakichś zestawów danych, które mogą być użyte właśnie do trenowania modeli. Dla mnie wielkim marzeniem jest, ja to mówię, bielik jeszcze jest słaby w tym obszarze, ale wszystkie modele są słabe w tym obszarze, więc nie ma tutaj nic, żeby zaczął mówić gwarą śląską, kaszubską, albo nawet jeśli chodzi o kaszubską i śląską, ja wiem oczywiście, że ludzie, niektórzy się ze mną nie zgodzą, to i tak jest dobrze, bo, że coś mamy, mamy książki, mamy centra kulturowe, które gdzieś rozmawia się, ale już tych gwar takich mniejszych, warszawską na przykład, lwowską, ja ostatnio byłem na konferencji w Łodzi, łódzką gwarę, która jest właśnie taką mieszanką różnych narodowości, które właśnie w tym mieście mieszkało, to zaczyna najnormalniej w świecie
znikać. Tak, ale Na to bardzo Wikipedii mocno właśnie. znika. To świetny przykład jest, nie wiem, czy czytałeś książkę Szczepana Twardocha w Król i Królestwo, gdzie było też odwzorowane żydlaczenie. To bardzo pejoratywnie brzmi, ale to też była właśnie gwara w Warszawie, która właśnie była wymieszana w języku jidysz, niemieckiego, polskiego, gwary warszawskiej. Jeszcze tam były oczywiście naleciałości rosyjskie w tym wszystkim i te języki zanikają. Gwara warszawska też praktycznie już nie istnieje. Są jakieś pojedyncze słowa, które się używa do dzisiaj, jak sikor, co oznacza zegarek, czy tego typu rzeczy, no ale akcenty, nawet to, jak się wypowiadało kiedyś ły, że w zupełnie inny sposób. Co jeszcze w metrze warszawskim można usłyszeć, gdzie lektor czyta ratusz Arsenał, to nie czyta ratusz Arsenał, tylko czyta ratusz Arsenał. I ten akcent w ogóle na ły jest zupełnie inny, więc jeżeli takie rzeczy udałoby się zachować, to właśnie też te modele w tym momencie zyskują nie tylko zastosowania technologiczne de facto, ale też mają taką wartość kulturową, niesienia tej właśnie substancji kulturowej. No właśnie, to jest takim moim marzeniem, ale też w naszej społeczności wiele osób tak samo jest właśnie, że już zaczęliśmy, że ten bielik w biznesie sobie radzi. Teraz chcielibyśmy, żeby ten dalszy krok był, żeby on był taką skarbnicą właśnie takich rzeczy. I nawet jeśli czasami się pomyli, to, bo też miałem taką dyskusję na LinkedInie, że ktoś mówi, no ale jak on nigdy nie będzie z tą gwarą lepszy niż na przykład rodowity Poznaniak, tylko ja Nie o to tak chodzi. bardzo brutalnie powiem, za 5 lat tych rodowitych Poznaniaków może nie być, którzy znają gwarę, a ten Bielik nawet jeśli w 80% tylko powie tą gwarą poznańską, to jednak ją zachowamy, Dokładnie. prawda? Więc wydaje mi się, że ja nie chcę się ścigać z rodowitym Poznaniakiem. Ja chciałbym po prostu, żeby ten rodowity Poznaniak się podzielił z naszą wiedzą, bo zaraz może jego zabraknąć. Przepraszam, to brzmi Ale brutalnie, tak jest, bo to języki ale się. banki. Te języki się po prostu teraz tak mocno mieszają, gwary właśnie przez no i globalizację, i przez jakby wszystkie inne procesy, no że to po prostu zanika, no. No, to jest właśnie jak takie te banki różnych ziaren, które są gdzieś tam tworzone właśnie, w którym są wszystkie ziarna roślin i różne inne, z jakiegoś powodu powstają i tak samo myślę, że moglibyśmy zadbać właśnie o to słowo, jeszcze lepiej słowo już takie mówione, ale myślę, że to też jest właśnie rozwój nam pokaże, że może teraz zajmiemy się tylko gwarami, dialektami związane z tekstem, a za chwilę i z dźwiękiem, No prawda? właśnie, i tutaj pojawia się Że pytanie, no jednak będzie. bo to brzmi jak taki projekt, bym powiedział, krajowy, który ma na celu też właśnie trochę zachowania naszej kultury tej lokalnej, kultury polskiej, Polaków. Pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, czy tutaj jakkolwiek rząd, no nazwijmy to, rząd was wspiera? No a drugie pytanie, jakie mi się pojawia, czy rząd w ogóle w Polsce odpowiednio dużo też te wszystkie AI, nie tylko może te do zachowania kultury, ale ogólnie, odpowiednio dużo inwestuje, odpowiednio dużo robi. Oj, dobrze, po kolei. Czy wspiera? My nawet chcemy być trochę daleko z tego nurtu. My chcemy być jednak otwarci, open, więc nawet jeśli rzeczywiście by wspierał, to myślę, że jednak chcielibyśmy być, wiem, że jak to zabrzmi, daleko od tych środków. Naszym motorem jest właśnie taki jakby mądrość tłumu, praca tłumu, ten Też cały niezależność. crowdsourcing i inne rzeczy. Tak, jakaś niezależność. Więc ja jednak myślę, że tutaj bym zostawił ten spichlerz i nie patrzę na to, co rząd albo w ogóle sektor publiczny robi. To, co chciałbym, żeby właśnie było, ale mamy te wsparcie, mamy tutaj te wsparcie, to jest to, żeby rząd promował takie inicjatywy, tak? Nie musimy tutaj rzeczywiście otrzymywać ogromnych grantów i innych rzeczy. My sobie radzimy własną pracą. Natomiast myślę, że ta informacja, świadomość, też to,
co kiedyś było, jak Linuxy się pojawiały właśnie kontra zamknięte jakieś systemy operacyjne, żeby urzędnicy nie musieli być właśnie wybierać, że tylko na przykład modele dużych korporacji są godne zaufania, a na przykład bielik nie, żebyśmy byli traktowani na równo. Więc bardziej tutaj w tym obszarze chciałbym, żeby była ta współpraca. I ona jest. Czy ona jest najlepsza i w ogóle, bym powiedział, cała Europa trochę z tym kuleje. Rzeczywiście z Polską nie jest źle, ale rzeczywiście fajnie by było dogonić Francję w tym obszarze, tak? Więc powiem, uczymy się wszyscy. Myślę, że to tak można byłoby tu zrobić. Co jest dla mnie ważne i bo teraz pojawia się AI Act, który no, ma dużo różnych regulacji związanych też z danymi, że fajnie by było, żeby obok AI Aktu, wdrażania AI Aktu, jednak powstało bardzo mocno po stronie właśnie sektora publicznego, rządu, dużo inicjatyw uwalniania danych. Tak? Oczywiście ja nie mówię o uwalnianiu danych jakichś tajnych, różnych Oczywiście. innych, ale żeby powstawały inicjatywy właśnie takie, które dadzą nam jakiś nowy tutaj potencjał, jeśli chodzi o właśnie trenowanie modeli, kiedy będziemy musieli, już zrezygnowaliśmy, więc cały czas szukamy tych możliwości. To jest jedno. No i następna taka ostatnia rzecz, jeśli chodzi o to tutaj wsparcie rządu, to jest, ja myślę, też jakiś dialogu troszeczkę z wydawcami. Tak, żeby nie pojawiła się ta sytuacja, która była z big techami, tak? Czyli kiedyś wydawcy zamiast mocno wchodzić do internetu, to jakby tutaj nie znaleźli takiego modelu biznesowego z big techami. Nagle te big techy wyrosły ogromnie, Facebook i inne, o tych mówię bardziej mediach społecznościowych. No i teraz mamy jakieś problemy straszne, niesamowite. Teraz jest najlepszy moment, żeby z wydawcami szukać modeli biznesowych, żeby tutaj coś tworzyć wspólnie nowego, bo boję się, że dostawcy dużych modeli językowych nie dogadają się, wejdą w jakieś dane syntetyczne, zaczną bardzo mocno w tym obszarze tworzyć. Oczywiście te modele nigdy nie będą tak mówić naturalnie, jak człowiek, albo gdzieś to się zatrzyma, chociaż Nie wiadomo, co przyniesie generatory danych przyszłość. syntetycznych są. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że fajnie by było, żeby rząd też tu ten model z wydawcami zaczął wypracowywać w różnych. To nie chodzi o to, żeby narzucić jakieś rzeczy, ale żeby przede wszystkim właśnie tworzyć jakieś konferencje, warsztaty, gdzie jest jakaś dyskusja. Na razie tak widzę, jest podobna sytuacja. Ja przeżyłem tą transformację internetową i tam wszyscy wydawcy duzi mówili drukowani, gdzie tam panie. Papier będzie istniał jeszcze wiele lat, gdzie tam internet, nie ma co, to tylko moda. I tak widzę z tymi modelami. Gdzie ten model będzie mówił jak człowiek, gdzie on zastąpi dziennikarza? Nie, to musi być razem. No ale papier Może nie mówmy przetrwał, książki tego nadal właśnie, że są to jest. wydawane, gazety już raczej upadają. Książki nadal jednak ludzie no, mają jakiś chyba sentyment, czy może nie wiem jak to nazwać, ale takie przywiązanie do książki. No natomiast czy nie zastąpi dziennikarzy albo tego typu rzeczy? No teraz dziennikarstwo też bardzo mocno, bym powiedział, zaniżyło swój poziom, więc to zastąpienie dużej rzeszy dziennikarzy według mnie no, też nie byłoby takie wcale trudne, bo bardzo wiele newsów, nad czym ubolewam. No już bardzo mało jest takiego dziennikarstwa, które chce się czytać. Które jest rzeczywiście jakimś takim dziennikarstwem głębszym, interesującym, dającym do myślenia, czy zmuszającym do myślenia, czy pokazującym, że stał za tym jakiś tok myślenia, a nie newsem, że no, w parku 22 była libacja alkoholowa. No. Słynny news wrocławski. Pozdrawiamy Pawła. Tu od razu powiem, no ja aż tak daleko nie pójdę, ponieważ moją pierwszą pracą zawodową była właśnie praca w magazynie komputerowym Chip, więc Czytałem. można powiedzieć, że gdzieś z tej branży jestem i tam było, no nie wiem na ile nazwać to dziennikarstwem, ale rzeczywiście no dość
ten content tworzony był z naprawdę dużym. Ale zmieniły się czasy, już chipa nie ma, więc też o czymś to świadczy. Tak, powiedz mi właśnie, bo ty jesteś też członkiem grupy właśnie roboczej do spraw sztucznej inteligencji przy KPRM. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś nieco więcej o tej grupie? Bo rozumiem, że właśnie też mówisz o tym, że chciałbyś, żeby rząd wszedł w jakąś tam współpracę z wydawnictwami, czy Nie współpracę, nie bardziej współpracę, tylko jakby żeby gdzieś tam otworzyć. Tylko moderowanie Tak, dialogu. dokładnie. Tak. Więc rozumiem, że gdzieś tam też może nie wpływ, ale masz gdzieś dojście, żeby móc zasugerować pewnie niektóre rzeczy, które rząd powinien, czy które mogłyby się dobrze sprawdzić. Tyle rzeczy, ale rzeczywiście po kolei. Po pierwsze, grali teraz już nie przy KPRM-ie, ale przy Ministerstwie Cyfryzacji, bo to się zmieniło. Powstało Ministerstwo Cyfryzacji, teraz Grupa Robocza do Spraw Sztucznej Inteligencji już jest przy Ministerstwie Cyfryzacji. I teraz no, ja jestem w grupie, znaczy w zespole, który zajmuje się danymi dla sztucznej inteligencji. No i tam kilka bardzo fajnych inicjatyw właśnie realizujemy. Głównie to są raporty, rekomendacje właśnie związane z danymi, bo pamiętajmy jedną rzecz, że otwarte dane, w ogóle rządy w Polsce, w Europie i na świecie, bardzo mocno jest ten trend otwierania danych, tak? Tylko są różne powody otwierania danych, wszystkie są słuszne. Jednym z nich jest na przykład właśnie większa transparentność, żebyś ty mógł przeanalizować, nie wiem, raport z jakiegoś przetargu, i żebyś zobaczył, że nie ma tam żadnego złamania różnych procedur, więc Polska po prostu przoduje wręcz w otwieraniu tych danych pod kątem właśnie tej transparentności, żebyśmy wszystko było jakby takie przejrzyste. Natomiast bardzo często te dane no nie da się wykorzystać do, nie są takie wartościowe dla nas do trenowania na przykład jakichś modeli, czy językowych, czy na przykład właśnie jakichś medycznych narzędzi, wsparcia jakiejś diagnozy. I to jest właśnie ta główna nasza rola naszego zespołu, czyli dane dla sztucznej inteligencji, żeby właśnie próbować otwierać dane, ale takie właśnie fajne dla trenowania dużych modeli językowych. Ja nie mam danych takich. Ja kiedyś na konferencji gdzieś usłyszałem, więc nie wiem, na ile to jest legenda, a na ile to jest to rzeczywiście fakt, ale ktoś kiedyś powiedział, że właśnie Izrael w pewnym momencie uwolnił dane medyczne i powstały na tym setki, jak nie tysiące startupów w Izraelu, które zaczęły tworzyć różne narzędzia około medyczne i one generują teraz po tam na przykład 10 latach naprawdę ogromne przychody właśnie dla Izraela przez to, że zostały te dane wolne. Ale to jest bardzo Jakby ciekawe. Ktoś miał ze słuchaczy źródło, to by było fantastyczne i wtedy byśmy mogli... No, tak, poruszyć ten temat konkretnie, ale w Polsce zresztą wspomniałeś o tym już wcześniej. Też powstaje medyczny powiedzmy model językowy, The Lion się nazywa, który powstaje zresztą na Bieliku, tak. Oparty jest o Bielika z tego, co mi wiadomo i jest on, powstaje właśnie we współpracy z różnymi tam jednostkami medycznymi, czy instytucjami medycznymi, więc może tam też właśnie ta współpraca ma polegać na tym, że będzie miał może nie pełen, ale jakiś szerszy dostęp właśnie do tych różnych danych medycznych. Tak, medyczne są też specyficzne, tu też musimy uważać, że rzeczywiście one mają, ja to powiem otwarcie, mogą mieć rewolucyjny wpływ na służbę zdrowia, tak? Natomiast z drugiej strony pamiętajmy o prawach pacjenta, to są jednak bardzo wrażliwe dane, więc no, trzeba to zrobić z głową, no i no, my staramy się właśnie w GRAI taką właśnie w tym obszarze to tworzyć, żeby z jednej strony monitorować ten proces uwalniania albo go nawet wręcz przyspieszyć, a z drugiej strony też pamiętać o tych właśnie prawach pacjenta, prawach w ogóle obywatela, żeby nic nie było naruszone. Tych strumień jest kilka w GRAI, które jesteśmy, bo to nie tylko właśnie dane medyczne, ale też staramy się
mamy portal dane.gov.pl, na którym jest bardzo dużo otwartych danych, a my jednak patrzymy tą perspektywę właśnie sztucznej inteligencji, co można zrobić więcej lub też na poziomie jakimś funkcjonalnym, żeby dla nas, czy badaczy, czy osób z biznesu, które zajmują się właśnie trenowaniem modeli czy wdrażaniem sztucznej inteligencji, te dane były użyteczne, a z drugiej strony łatwo je było z tego gąszczu ogromnej ilości źródeł w ogóle przefiltrować. Więc jeszcze mamy taki właśnie współpracy w obszarze danych, w tym sektorze publiczno-biznesowym, prywatnym, ponieważ to też jest ważne, że no, jest trudność, że firmy dzielą się danymi. I to jest jakby zrozumiałe, bo znów mogą być tam dane klienta, mogą być dane wrażliwe, ale moją największą trudnością podczas pisania książki o sztucznej inteligencji nie było to jakby ubranie w słowa, podzielenie się tą praktyką, doświadczeniem, tylko ja najczęściej w swojej pracy pracuję na danych klienta, tak? I teraz robiłem wiele razy różne systemy rekomendacji, klasyfikacji produktów i tak dalej, no ale dostawałem od klienta jakiś tak zwany fit produktowy i nie miałem problemu. Nagle stoję i chciałbym podzielić się wiedzą. Ja nie mówię danymi. Nagle mówię, kurczę, ja nie mam danych. Ja nie mam danych. Oczywiście musiałem na potrzeby książki, czy to nieraz radzić sobie danymi syntetycznymi i na przykład właśnie pokazywać na stworzonymi danymi, co też może budzić pewien taki, bym powiedział, że jak można trenować na danych syntetycznych i tak dalej, że to będzie miało, no, chodziło tutaj o walor dokładnie, edukacyjny, to ma nie było bardziej innej pokazać możliwości proces pokazać podejścia, proces myślowy niż tak, stricte, że to są takie, a nie inne dane. Tak. A nieraz musiałem pokazać właśnie, jak stworzyć model e-commerce'owy na przykład na danych sektora publicznego, bo one były otwarte. Tak więc bardzo ważne jest gdzieś zachęcać też biznes, choćby po to, żeby właśnie w tych celach edukacyjnych jakieś udostępniać te dane, ale no tu jest ten problem, że bardzo często one zawierają te dane, na przykład dane finansowe, dane o kliencie i sam proces anonimizacji może być ciężki, więc no znów szukajmy jakichś narzędzi albo jakichś instytucji, NGO-sów, którzy mogą być takim właśnie trochę łącznikiem, gdzie mogą w sposób bezpieczny zrobić taką na przykład anonimizację i gdzieś choćby takim małym datasetem właśnie podzielić się, choćby produktowym, już nie mówmy sprzedaż produktów, tu poradzimy sobie z syntetykami, ale na przykład Zalando, nie wiem, czy mogę reklamować, ale nie mam ani, nie z moim klientem ani udziału, oni mają na przykład Zalando Lab, taki AI-owy, gdzie tam po pierwsze chwalą się czasami nad czym pracują i to też jest jakiś element edukacyjny, ale z drugiej strony co jakiś czas tam wypuszczą mały dataset zdjęć na przykład fashionowych i modowych, przepraszam, i można sobie na tym potrenować. Fajnie by było, nie wiem, może są takie zestawy, że na przykład, nie wiem, któryś z dużych e-commerce'ów udostępni jakieś zdjęcia produktów, katalogi, ale w taki sposób nie handlowy, tylko już przygotowane choćby na przykład do jakiegoś trenowania. No i właśnie tutaj to jest właśnie ten dialog, który jest niezbędny, żeby biznes, czy rząd, czy instytucje jakieś do tego zachęcać, żeby powiedzieć, co z tego de facto będą miały, no bo podzielenie się z datasetem to jedno i oczywiście no, to jest coś, co damy pro publico bono, tak? No ale z drugiej strony, jeżeli my te sety damy, no to ktoś się wykorzysta do stworzenia czegoś, co de facto może nam w przyszłości pomóc, bo zostanie po prostu stworzone w taki, a nie inny sposób i na takich, a nie innych danych. Słuchaj, ja właśnie chciałem cię jeszcze zapytać, no bo oczywiście my zajmujemy się wdrażaniem GenAI-a, my zajmujemy się wdrażaniem software'u, budowaniem software'u na właśnie narzędziach no-code, low-code. Jak ty jako Chief Innovation Officer, właśnie osoba, która zajmuje się też tym GenAI-em, tym wszystkim innym, jaką ty widzisz rolę narzędzi no-code w przyspieszaniu innowacji? Czy ty w ogóle z nich korzystasz? Czy one są ci obce? To znaczy, dobre pytanie, bo ja też trochę wdrażam dla klientów systemy,
To znaczy moja firma, ale rzeczywiście jestem w dziale innowacji, więc nie będę się tu wypowiadał, jak low code, no code może być właśnie już w dostarczaniu tych systemów produkcyjnych, ale w obszarze innowacji, niezależnie czy to jest software house, czy to jest duża jakaś korporacja, bank, cokolwiek, low code, no code dał nam bardzo zmniejszenie jakby kosztów wszelkich eksperymentów, poców, czyli jakieś udowodnienie tezy i tak dalej. Czyli my pracujemy i zarówno na gotowych modelach, na przykład w moim dziale innowacji, tak, i żeby jak najbardziej też tę obudowę modelu jakimś GUI to się mówi, ale jakimś interfejsem graficznym, brakowało mi tego słowa, to używamy low-code'u, no-code'u po to, żeby skupić się bardzo często na wartościach biznesowych, a nie na tej całej otoczce. I wtedy my w innowacjach możemy zmniejszyć bardzo mocno eksperymentowanie, tym samym możemy też zmniejszyć proces dostarczenia produktu, bo jeśli my całego poca takiego bardzo szybko stworzymy i przebadamy, zweryfikujemy te wartości biznesowe, to już jest też wejście dla analityków, którzy nie muszą z biznesem rozmawiać, tylko ten poc jest też takim, bym powiedział, słownikiem pomiędzy, może translatorem pomiędzy wymaganiami biznesowymi, a opisem jego dla technologów, którzy później produkcyjnie czasami muszą niektóre elementy przepisać całkowicie od nowa, bo wszystko zależy od skali, wszystko zależy od pamiętajmy, skali, bo low code, no code. Tak, wszystko zależy od technologii i tak, tak dalej. Natomiast jak ty patrzysz właśnie na to, bo według mnie programowanie zmienia się teraz właśnie i z nadejściem no code'u, low code'u i z nadejściem generatywnej sztucznej inteligencji, rola programowania się zmienia już nie na samo to, żeby programować dla programowania, tylko już teraz powstawanie software'u bardziej jest dużo większy nacisk na tą właśnie wartość, o której powiedziałeś, bo no nie oszukujmy się, coś co kiedyś powiedział Andersen, że software is eating the world, to według mnie software już zjadł ten świat i teraz no, ten software bardziej skręcamy w tą stronę, jak najwięcej z tego software'u wartości wycisnąć. Ja powiem tak, ja mam background bardzo mocno programistyczny, tak? Bo ja tak naprawdę jestem programistą, który zawsze gdzieś tam był w obszarze tym takich dużej ilości danych, tekstów i gdzieś zaczął skręcać bardzo mocno właśnie w tą sztuczną inteligencję, ale od dawna, nie tylko jak ChatGPT się pojawił, tylko gdzieś ta decyzja była dawno. Ja bardzo często sobie przed snem próbuję sobie to wszystko właśnie, w którym kierunku to pójdzie właśnie ten wytwarzanie software'u. Wydaje mi się, że na pewno pierwsza jest rzecz, która w low-codzie i w ogóle w demokratyzacji też AI, bo to też możemy sobie robić, jest, że jakby wytwórca jest bardzo blisko biznesu i problemów biznesowych, więc uważam, że skraca się nam ta droga i poprawia się jakość, bo to jest trochę, przepraszam, ja byłem w tych czasach, kiedy nie było jeszcze programistów, taki jestem stary, że tak powiem, i wtedy bardzo często programiści byli z innych zawodów, czyli na przykład mój brat, którego pozdrawiam, był konstruktorem, mechanikiem, ale doskonale nie było jeszcze w ogóle całego oprogramowania, wspierania właśnie konstruktorów, projektantów, kady się pojawiały, ale nie było całej tej otoczki. I on bardzo często jako programista sobie tworzył, bo miał te kompetencje gdzieś, sobie tworzył jakieś właśnie elementy, żeby ten rysunek gdzieś tam pobrać albo coś przeliczyć, bo jeszcze nie było różnych tych narzędzi właśnie takich, bym powiedział, low-code'owych, no-code'owych. I co się okazywało, on pisał jak dla siebie, on znał bardzo dokładnie domenę tutaj, tą dziedzinę, w której to pisał, te oprogramowanie było po prostu pod niego szyte i jakościowo było bardzo dobre, tak? Nie tyle, bo przecież nie był programistą wykształconym, ale nie było tych błędów właśnie takiego niezrozumienia problemu, a chyba takie błędy są najtrudniej do usunięcia. Błąd, że gdzieś mieliśmy tam. Tak. Błąd, że rzeczywiście pomyliliśmy się w samym procesie programistycznym i gdzieś tam niechcąco sobie nie sprawdziliśmy warunku i poza listę, jest bardzo szybko
przynajmniej mi znaleźć, ale i poprawić. Ale błąd, że nagle nie wzięliśmy pod uwagę, że nie wiem, w firmie może pracownik może pracować w kilku firmach, a nie jednej, powoduje, że trzeba cały proces w tak, ogóle. Tak, on ma już impact na wiele obszarów. Nie? To jest zupełnie inny rodzaj błędu. Tak, to jest, tak. To jest po prostu rozwala. I teraz wydaje mi się, że low-code, no-code powoduje właśnie, że znów osoby mogą pisać jak dla siebie i tu na pewno jakość pójdzie. Co do w ogóle roli programisty, wydaje mi się, że znikną, mogę się mylić jeszcze raz, bo teraz dosyć mocno jest front-end, back-end, specjalizacja i rzeczywiście tak jest lepiej, tak? Bo jest jakaś ta domena ogromna, wiele ilość przeglądarek i to powoduje, że nie można być specjalistą w tym i w tym. Myślę, że tu się wyrówna, to znaczy, jeśli ja będę dobrym backendowcem, to AI będzie moim asystentem, da mi super mod i zacznę frontend ten. I odwrotnie, jeśli ja będę dosyć dobrym frontendowcem, to AI mi da, będę po prostu sam se zatrudnię backendowca w formie mojego asystenta, zwiększę marżę, przyspieszę. Więc wydaje mi się, że właśnie zaczną znikać takie specjalizacje. Po prostu będą osoby, które będą rozwiązywać problemy, nawet nie tworzyć soft, tylko rozwiązywać problemy. Za pomocą softu, nie? Ale to jak ten soft będzie tworzony, to już będzie zupełnie drugorzędna sprawa. Dokładnie. I to może być ten. I teraz mogą to robić programiści, który nagle frontendowiec, tak jak mówię sobie, przyjmie asystenta backendowca albo odwrotnie. Mogą to też robić analitycy, którzy nagle właśnie też będą mieli te supermoce, że on teraz robił analizę, a teraz jeszcze będzie sobie też soft mu robił asystent, a on będzie się dalej skupiał na tych elementach. No i przede wszystkim też myślę, że może wrócić to, co wy w low-codzie, no-codzie mówicie, jak obywatelskie właśnie programowanie, czy tam to właśnie to, że nawet osoby z biznesu już będą sobie same realizować. No ciekawe czasy myślę przyjdą, no ale no to jest to tak, jest to rozwój, jest jakby tak, trochę nieuniknione, tak? Kiedyś naprawdę programistą to się tak pewnie też nie nazywało, no ale przy kartach perforowanych i tego typu rzeczach albo językach niskiego poziomu jak assembler i tak dalej, no to no tylko garstka ludzi mogła to ogarnąć. Później weszły języki wysokiego programowania, gdzie znowu ta rzesza ludzi umiejących się posługiwać tym programowaniem się zwiększyła. Teraz znowu się zwiększy jakąś rzeszę, no i tak to będzie rosło trochę tak jak z czytaniem i pisaniem według mnie. No gdzieś kiedyś pisanie też było zarezerwowane tylko dla najwyższej elity, no a teraz każdy kraj rozwinięty, no to praktycznie 100% ludzi jest piśmienne. Więc no to jest nieunikniony rozwój. Powiedz mi tak, Sebastianie, jeszcze na koniec. Wydaje mi się, że super fajna rozmowa nam wyszła, poruszająca bardzo wiele aspektów. Natomiast ja chciałem się ciebie tak zapytać prywatnie, jak tobie w tak napiętym grafiku, realizując tyle projektów, biorąc udział w tylu projektach, udaje ci się w ogóle znaleźć czas, złapać balans, oddech, chyba że się nie udaje. Aż się boję teraz odezwać, kiedy będą wśród nas osoby, które znają się trochę lepiej na właśnie balansie. No, rzeczywiście kiedyś było takie powiedzenie, tylko nie wiem, czy to jest właśnie też nie niszczące gdzieś osobę, pracownika właśnie, że jak znajdziesz, jak będziesz robił to, co lubisz, to tak naprawdę nie będziesz pracował. Tak? I coś w tym to jest. Było u mnie. No, ja od małego po prostu, jeśli można tak powiedzieć, gdzieś żyłem tym programowaniem, tworzeniem software'u i komputerami, tak? I mimo teraz, kiedy prowadzę te projekty dużo większe i czasami te projekty są związane z jakimś wymogiem, że klient mówi, co ja mam dokładnie teraz robić, a nie ja mogę sobie wybrać, o, może dzisiaj stworzę sobie jakąś grę, tylko jednak klient mówi, taki mam problemy i tutaj musisz to realizować, to jednak sprawia mi to ogromną przyjemność, pasja jest to dla mnie ogromna, więc jak na przykład jestem na urlopach, to staram się na przykład wtedy właśnie, taki to jest mój sposób, ale tak jak powiedziałem, pewnie specjaliści zaraz mnie tu zakrzyczą, że na przykład wtedy staram się odcinać od klientów, staram się odcinać, że chcę jednak wtedy na tych wakacjach dalej programować albo trenować, albo cokolwiek innego, ale już wtedy tylko w tych obszarach, które ja wybieram. Czyli na przykład jeśli sobie wymyśliłem, że sobie
właśnie napiszę jakąś prostą gierkę, choćby tak jak ostatnio sobie robiłem kółko i krzyżyk dużymi modelami językowymi, że one walczyły w kółko i krzyżyk i to bardzo fajnie ten, to jednak ja wybieram ten temat i tak odpoczywam, ale jednak cały czas jest to właśnie gdzieś programowanie, podnoszenie swoich tam umiejętności, czy innowacja, czy kreatywność, czasami na półkę. Więc to jest ten pierwszy, że to jest ta pasja cały czas i tak jak mówię, jak staram się bardziej odcinać od klientów, od zespołu i czasami wtedy sobie samemu projektować, to daje mi jakąś balans. Nie wiem, czy to tak, jest no dobre. To jest właśnie trochę z drugiej tak strony, jak no, czytaniem, mam dużo. to jest tak jak trochę z czytaniem książek, nie? Że jak musisz przeczytać jakąś książkę do certyfikatu, no to jest obowiązek, a jak wybierasz sobie książkę do poczytania, jakąś, nie wiem, beletrystykę Tak. czy coś, to jest przyjemność, bo to ty wybrałeś i ty masz ochotę to po prostu zrobić. Tak, tak. Kiedyś powiedziałem, że moją ulubioną strukturą są grafy wiedzy i ktoś powiedział, że to widać po tym pasjonata, że jak masz ukochaną strukturę danych, to już w ogóle jest, to już jest level taki. I rzeczywiście wtedy na urlop sobie biorę coś o grafach, które w ogóle może czasami nie przyda mi się w pracy, ale chcę właśnie to przeczytać i coś poznać, wiedzieć więcej. Drugie to wsparcie rodziny, które nie wiem dlaczego rozumie tą moją pasję, może widzi cały czas ten błysk. I dużo mi pozwala i też dużo mnie wspiera w tych obszarach i to chyba powoduje, że jakoś mogę łączyć to wszystko. Super. No. Ale czy to jest dobra droga, to ja nie wiem. Tak, nie oceniamy, bo pytamy, czasami. Nie oceniamy, każdy ma jakieś swoje zdanie na ten temat i każdy podchodzi do tych spraw inaczej. Tak, no bo choćby nawet jak pojadę na hackathon, czasami mi się zdarza, chociaż w tym roku nie byłem na hakie, ale uwielbiam hackatony, to jednak się nie śpi, to jednak się zjada potężne ilości pizzy albo innych niezdrowego jedzenia, więc to nie jest za dobre. Nawet jeśli to jest pasja i daje mi to, to gdzieś jednak te zdrowie. No, ale myślę, że jak hackatony wprowadzą jeszcze jogę i takie bardzo jedzenie fit, to może i nawet ta pasja. Dokładnie, wtedy będzie mogła się przeżyć coś zdrowego. Super, Sebastianie, dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo ciekawie, poruszyliśmy bardzo wiele ciekawych tematów. Mam nadzieję, że dla Was nasza rozmowa również była ciekawa i wyciągniecie z niej coś dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo za rozmowę, Kamil. Do usłyszenia, do widzenia.